jeśli powiem, że w tegorocznej edycji mamy przeszło 23 tysiące zgłoszeń, to wskazuje na skalę tego, w szczególnych kategoriach, skalę zainteresowania czytelników, mieszkańców Torunia i okolic sprawami zdrowia. Rolę, jaką sobie wyznaczamy, to jest też taka rola, w której my występujemy jako pozytywny element, czy pozytywne medium, które może coś zrobić, może coś poprawić w poszczególnych kategoriach tego, co nazywamy służbą zdrowia. Lubimy pacjentów, kochamy pacjentów. Myślę, że zarówno personel lekarski, jak i pielęgniarski i pomocniczy robimy wszystko, żeby pacjenci byli zadowoleni. I większość pacjentów jest zadowolona, większość opinii, które słyszymy, jest bardzo pozytywna i myślę, że to zaowocowało dzisiejszymi wynikami. Jesteśmy bardzo przyjazne dla pacjenta i zawsze staramy się służyć im pomocą i rozwiązywać ich problemy w miarę naszych możliwości, pomagać im, ich rodzinom i być całym sercem dla pacjenta. My co prawda jesteśmy płatnikiem, a nie generujemy jak gdyby tych usług medycznych, świadczeń. Natomiast chcemy, aby to, za co płacimy, nie nasze, a pieniądze wszystkich podatników, aby te usługi były na jak najwyższym poziomie. Jakie cechy musi posiadać dobry lekarz? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że powinien być osobą, która szybko nawiązuje kontakt z pacjentem, chętnie go wysłucha, stara się mu w każdy sposób pomóc. Chyba to takie najbardziej są takie pozytywne cechy. Nie wykazywać jakiegoś braku zainteresowania, tylko na tyle, na ile można zawsze jakoś z tym pacjentem umieć się porozumieć. Złoty stetoskop otrzymała pani już po raz trzeci. Co o tym zdecydowało? Myślę, że moi kochani pacjenci, jestem z nimi 25 lat, także kocham ich wszystkich bardzo, oni mnie też, mają we mnie wsparcie, miłość, szacunek, wszystko to, co chyba mogę z siebie, to daję.